Drodzy bracia i siostry, na początku naszego spotkania w Słowie pragnę pozdrowić wszystkich. Niech aniołowie zaniosą to pozdrowienie całej wspólnocie parafialnej. Niech aniołowie zaniosą to pozdrowienie wszystkim przyjaciołom tego miejsca, bo wiem, że duchowo wszyscy o tej godzinie łączymy się w naszej świątyni na modlitwie. Dzisiaj, szczególnie dzisiaj, przypominają mi się słowa, kiedy stanąłem do ofiary prymicyjnej w moim kościele, jeszcze wtedy nie parafialnym, ale kaplicy, która dzisiaj jest parafią. Kaplicy, która nosi imię podwyższenia Krzyża Świętego. Wracam do homilii, którą wypowiedział do mnie i do wszystkich nas zebranych ksiądz Jan z diecezji wrocławskiej. A nawiązał do słów z Księgi Wyjścia. Gdy po wydostaniu się z Egiptu Izraelici obozowali w Refidim, doszło do konfliktu z plemieniem Amalekitów. Wojskiem Izraelitów dowodził Jozue. Mojżesz w towarzystwie Aarona i Hura obserwował starcie z góry, trzymając wzniesione ręce. Izraelici mieli przewagę militarną, póki Mojżesz trzymał ręce w górze, a kiedy ze zmęczenia je opuszczał, zaczynali przegrywać. Gdy się zmęczył, jego towarzysze posadzili go na kamieniu i podparli mu ręce. Bitwa trwała do wieczora, aż zakończyła się zwycięstwem Izraelitów. I kiedy mówił do mnie te słowa młodego księdza, te słowa również kierował do wszystkich, którzy byli obecni, i myślę, że do wszystkich, których spotkałem na mojej drodze kapłańskiej, by dzisiaj byli tym darem rąk Aarona i Hura, którzy podtrzymywali ręce Mojżesza, aby naród wybrany zwyciężył. Pragnę podziękować za każdą modlitwę, za każdy gest wsparcia, za dobro waszych serc, które spotykam w mojej kapłańskiej posłudze, bo dzisiaj czwartek, Wielki Czwartek, to szczególnie łącząc się z wami duchowo, jesteście obecni tutaj na ołtarzu. Wasze intencje składam w modlitwie Bogu naszemu Ojcu, ofiarując Jezusa Chrystusa w bezkrwawej ofierze krzyża.
Dzisiaj my, kapłani, potrzebujemy, drodzy bracia i siostry, waszego wsparcia. Potrzebujemy waszej modlitwy, potrzebujemy waszej obecności. I wiem, że duchowo jesteście ze mną. Chcemy dzisiaj przeżyć obmycie nóg. To gdzie powinniśmy się udać? Gdzie dzisiaj możemy przeżyć ten obrzęd obmycia nóg i ucałowania? Musimy myślą wyruszyć do szpitali i popatrzeć na posługę lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia. Wszyscy, którzy troszczą się dzisiaj o zdrowie człowieka, którzy w chorym człowieku pochylają się nad cierpiącym Chrystusem. Przeżywając ten dar wielkiej pokory, której uczy nas Jezus Chrystus w obrzędzie nóg, obmycia nóg. Jesteśmy blisko tych wszystkich, którzy poświęcając swoje zdrowie, a nawet i życie, służą drugiemu człowiekowi. Zwycięstwo, którego uczył nas Jan Paweł II, bo do niego dzisiaj wracamy. Zwycięstwo, którego uczył nas kardynał Wyszyński, idzie przez Maryję. Idzie przez obecność Matki Najświętszej, która w życiu Jezusa Chrystusa uczestniczyła do końca, była do końca wierna swojemu Synowi. Przypomina mi się takie wydarzenie pielgrzymki do Ostrej Bramy, kiedy potrzebne były dokumenty, by przejść przez granicę. W pielgrzymce do Matki Bożej brała udział babcia, która była bardzo rozmodlona, kochała Matkę Najświętszą i jej całkowicie zawierzyła. Jej również zawierzyła przejście przez granicę, chociaż nie miała dokumentów, więc organizatorzy doradzali jej, by powróciła do domu, by nie przeżywała na granicy kłopotów. Ale jej odpowiedź brzmiała: Matka Boża mnie przeprowadzi. Dochodzą do granicy. Babcia źle się poczuła, więc musiała skorzystać z pomocy lekarskiej. Umieszczono ją w karetce pogotowia. I kiedy karetka podjechała
do granicy, celnicy pokazują jechać dalej. Nikt nie zapytał się o potrzebne dokumenty. Drodzy bracia i siostry, my dzisiaj musimy również stawać pod krzyżem razem z Matką Najświętszą i z Matką Najświętszą pokonywać nasze życie, bo ona poprowadzi nas bezpiecznie. Bo Matka Najświętsza, ukazując nam Jezusa Chrystusa, wyprosi potrzebną siłę do tego, abyśmy przetrwali te trudne czasy, których doświadcza nasza Ojczyzna i cały świat. W Maryi jest nasze zwycięstwo. A dowodów na zwycięstwo Matki Najświętszej mamy wiele. Spojrzyjmy na to miejsce, w którym się spotykamy w naszej świątyni w Jarosławicach. Spojrzyjmy dalej na Jasną Górę i we wszystkie miejsca, w których ona króluje. Maryjo, Tobie polecam całą moją wspólnotę parafialną. Tobie oddaję w opiekę wszystkich przyjaciół tego miejsca. Prowadź nas drogą bezpieczną i ukazuj swojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.